Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj kolejny odcinek, który nagrywam z niesamowitą radością, bowiem dobrze się dzieje dla Polaków, dobrze się dzieje dla naszych przyjaciół, dobrze się dzieje dla Polski i jest szansa na normalność na kontynencie europejskim, czyli no coś, czego ja chcę i mam wrażenie, że coś, czego powinni chcieć wszyscy ludzie zdroworozsądkowo myślący, dlatego nagrywam ten vlog pełny pasji i jednocześnie przepraszam, jak będzie bardzo dużo cięć, ponieważ, no jak już mówiłem wczoraj, jestem chory, mam napady kaszlu, nie chcę tych napadów kaszlu, żebyście widzieli na vlogach, ale przede wszystkim chcę dla was nagrywać, bo są fajne rzeczy i lepiej, żeby było z cięciami, niż żeby w ogóle nie było, prawda? Słuchajcie, zacznijmy od tego, może taki wstępik. Wiem, że większość z was lubi te wstępy. Jest takie przypomnienie tego, co zdarzyło się przez ostatni tydzień, po prostu jakieś fantastyczne rzeczy. Najpierw pani premier Szydło dosłownie zmasakrowała kanclerz Angela Merkel na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Merkel przyjechała tutaj nas pouczać, a dostała bardzo jasne informacje, że będzie po naszemu i nie będzie nas pouczać i to my mamy rację i w ogóle imigrantem do Europy to niedobrze, a do Polski to w ogóle von i nara. Potem, żeby było śmieszniej, pani Merkel wróciła do siebie, przyznała się do błędu, jako swoje podała pomysły na uzdrowienie sytuacji w Europie, które wcześniej powiedziała pani Szydło, czyli zajmowała jej te pomysły, ale to znaczy, że były naprawdę dobre. Mimo tego, że się przyznała do błędu, no to jednak ją Niemcy rozliczyli, no i po prostu przerypała wybory w swoim własnym landzie. No, wygląda na to, że jest szansa na tą iskrę odbudowy, zwłaszcza, i tutaj przechodzimy do tego tematu właściwego, że mamy forum ekonomiczne w Krynicy Zdroju. Forum ekonomiczne, na które przyjechało bardzo dużo ludzi z całego świata. Między innymi przyjechali przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy, którą to możemy się lubić, możemy się nie lubić, ale lepiej, żebyśmy się lubili, po prostu, no, no wiecie, zawsze lepiej jest mieć przyjaciół niż wrogów, prawda? Jasne, że z tymi Ukraińcami to tak różnie bywa, że upa, że rzezie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że może nie powinniśmy im za końca ufać, ale to wcale nie znaczy, że powinniśmy sobie robić z nich wrogów, nie? To tyle, w każdym razie najważniejsze to, że Orban, tam dużo ludzi mówiło bardzo mądre rzeczy, ale pan premier Orban, właśnie żaden Orban, tylko pan premier Orban, godny szacunku, no tam po prostu przeszedł samego siebie. Zaczął mówić o kontrrewolucji kulturalnej i najważniejsze, że powiedział coś, co po prostu no nawet mnie w krzesło wbiło, bo pan premier Orban miał odwagę powiedzieć coś, co wcześniej chyba nawet ja nie mówiłem, a powiedział wprost, że powiedział, jak po prostu zaorał Unię i powiedział, jakie są przyczyny imigracji do Europy. I według niego przyczyną imigracji do Europy jest to, że Unia jest bogata i słaba. W czym po prostu wprost powiedział, tutaj nie chodzi o żadną wojnę, tu nie chodzi o żadne zagrożenie, tu chodzi o to, że Unia jest bogata, czyli ma i słaba, czyli można jej zabrać. Mówiąc krótko, że ci ludzie przed niczym nie uciekają, ci ludzie są po prostu osami, które lecą do ula po darmowy miodek, bo ul jest obfity w miodek, więc jest to zabrać, a jednocześnie pszczoły są spasione i słabe, w związku z tym nie umieją tego miodku bronić, a może nawet są na tyle ogłupiałe, że uważają, że te osy to je ubogacą kulturowo i może im pulę genetyczną zwiększą, że będą jeszcze te pszczoły takie bardziej krwiożercze, butne i w ogóle będą lepsze, a w ogóle to może te osy jeszcze będą pracować, zbierać ten miodek, no nie, dupa. I Orban powiedział wprost, że jeżeli nic nie zrobimy, to stracimy to wszystko, ponieważ Unia nie ma tożsamości. Tamci mają silną, rozwiniętą tożsamość, a Unia nie ma tożsamości żadnej. To jest wszystko skondensowane, co powiedział Orban i to tutaj trzeba moim zdaniem bardzo uważnie rozjaśnić i o co tutaj chodzi. Przede wszystkim to, co już mówiłem. To nie są żadni uchodźcy według Orbana, to nawet nie są imigranci, to są grabieżcy. No bo imigrant to jest ktoś, kto przyjeżdża
przyjeżdża, żeby się osiedlić i żeby pracować i żeby dokładać się do wspólnego dobra. Imigrantów mamy zza wschodniej granicy, to są na przykład Ukraińcy. Ukraińcy, którzy możemy tych Ukraińców nie lubić, niemniej jednak ci, którzy przyjeżdżają do Polski, w znakomitej większości, oczywiście poza takimi gnojami, których należałoby wsadzić do pierdla, za to, że na przykład plują na groby naszych żołnierzy, ale znakomita większość pracuje. Pracuje uczciwie, zarabia pieniądze, wykonują zawody, których nam się nie chce wykonywać lub pracują zdecydowanie taniej niż my. Pracują. Imigranci. To jest symbioza, tak? Natomiast tam jest powiedziane wprost, że to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, bo jesteśmy bogaci i jesteśmy słabi, czyli wykorzystują to, że to bogactwo można nam zabrać. W tym zabieraniu wykorzystują fakt, że oni mają jakąś tożsamość kulturową. Ta tożsamość jest zbudowana na religii, religii muzułmańskiej. To są muzułmanie i oni tymi muzułmanami zawsze wszędzie pozostaną, niezależnie od kraju, w którym się znajdują. W związku z tym będą stanowić zwartą grupę społeczną, która jest oparta na pewnych ideałach, na pewnych przeświadczeniach i grupa społeczna, która trzyma się razem, wzajemnie się popiera i dzięki temu jest silna. I tutaj to nie jest tekst islamofobiczny czy coś, tylko tak po prostu się dzieje. Jeśli jest jakaś grupa społeczna oparta na pewnym, bardzo silnym podłożu, bo ta grupa trzyma się razem. Tak samo było z Żydami, którzy trzymali się razem ze względu na islam, ze względu na swoją religię, prawda? I tak samo też było z Polakami. Nośnikiem polskości, tym, co sprawiło, że my przetrwaliśmy pod zaborami, między innymi było silne przywiązanie do chrześcijaństwa. My mieliśmy silną tożsamość polską, która była zbudowana na religii. Religia jest bardzo ważna. I dlatego tutaj też oczywiście są różne tożsamości. Syryjczyk z Algierczykiem, wiadomo o co chodzi. Ja z tymi nazwami czasem coś palnę. Ale generalnie chodzi o to, że w różnych krajach są różni muzułmanie, ale oni mogą czasem nawet jak są z różnych źródeł, mogą nawet z różnych krajów, z różnych odłamów, z różnych kwestii, mogą nawet próbować się zwalczać, mogą z sobą nawet do siebie strzelać, tak? Ale generalnie na tej religii jest zbudowana tożsamość kulturowa, która sprawia, że stanowią jedną wielką, zwartą grupę wewnątrz kraju, niezależnie od tego, w którym się znajdują. I ponieważ dochodzi do tego demografia, to ta grupa się coraz bardziej powiększa, wypiera zastane grupy, które były na tym terenie i przejmuje władzę. To wszystko zostało powiedziane bardzo, bardzo raz wprost, raz mniej wprost, ale po prostu powiedzieli jak jest i było powiedziane, że nam zabiorą, ponieważ my nie mamy tożsamości. Ponieważ, i to też było powiedziane, za chwilkę będę decytował po prostu cytaty, a linki do źródeł z tych cytatów znajdziecie w opisie. Wiem, że to jest w polityce, wiem, że w polityce jest pisowskie, niemniej jednak no tutaj to są po prostu cytaty. Tak? Jest powiedziane wyraźnie, że Unia chciała, żebyśmy zatracili tożsamości narodowe. Żeby nie było Polaków, żeby nie było Węgrów, żeby nie było Brytyjczyków, tylko żeby była jedna wielka tożsamość europejska. Problem jest taki, że ta tożsamość europejska miała być budowana na niczym, tak? No bo tożsamość muzułmańska jest budowana na islamie. Tożsamość polska była budowana na pewnej historii polskiej. Tożsamość brytyjska na brytyjskiej, węgierska na węgierskiej, też z większym lub z mniejszym udziałem historii. Natomiast my, jako Europejczycy, przez większość historii żeśmy się ze sobą napierdzielali. Co łączy Polaka i Niemca? No zwykle to, że byli po niewłaściwych stronach tego samego miecza, mówiąc krótko, że się ze sobą napierdzielali. Tak samo Francuzi z Brytyjczykami się wiecznie napierdzielali i tak dalej. No, Europa w średniowieczu to był jeden wielki kontynent ciągłych wojen. Mówi się nawet, że był pewien okres, w którym władca bez wojny nie mógł istnieć, ponieważ utrzymanie grupy tych zbrojnych było zbyt kosztowne, że on musiał upić. Ale to nieważne. Ważne, że jedyny nasz taki wspólny korzeń
to było chrześcijaństwo. Nawet niekoniecznie katolicyzm, tak? Bo mamy protestantów, mamy anglikanów, ale to są wszystko religie chrześcijańskie. Nasz wspólny korzeń, który daje nam pewne wartości. Tyle tylko, że świętoszkowaci ludzie z Unii Europejskiej chcieli nam ten korzeń odrąbać. Stwierdzili, że religia jest zła, zupełnie tak jak komuniści, że religia jest zła, religię trzeba wyplenić, a religia nie znają. No i jak ten korzeń został odcięty, no to te wartości zostały, ale one były jakieś takie puste i wspólne, zwłaszcza, że te wartości przeszły za daleko i uczyniły nas bezbronnymi, prawda? Bo nagle żeśmy uznawali, że chrześcijaństwo to B, chrześcijaństwo będziemy gnoić, chrześcijaństwo będziemy gnębić, ale wszystkie inne religie są cacy. No tylko tyle, że na przykład trafiła nam się religia, która w swoich założeniach ma to, że ma opanować świat, a wszyscy inni to albo powinni zostać konwertytami, albo powinni przestać obrażać Allaha swoim własnym istnieniem. Nie wierzysz mi? Przeczytaj sobie artykuły pod tytułem na przykład Dlaczego was nienawidzimy? Jest pełno takich artykułów w internecie, obejrzyjcie sobie wywiad mój z Miriam Shadid. Tam jest wprost powiedziane, co jest powiedziane w Koranie, co jest powiedziane w hadisach. Tyle. Także po prostu odcięli nas od tożsamości. Nie ma czegoś takiego jak tożsamość europejska. Chyba, że za tożsamość uznamy grupę spaślaków, którzy odziedziczyli majątek. Niewiele im się chce, bo się urodzili w dobrobycie i uważam, że ten dobrobyt jest im raz na zawsze dany i się należy, nikt im nie zabierze. Oczywiście to nie dotyczy Polaków, to nie dotyczy Węgier, to nie dotyczy Słowaków, bo my dopiero jesteśmy na dorobku. A tacy Francuzi, tacy Niemcy zachodni, tacy nawet Brytyjczycy, to oni bardzo często po prostu dziedziczą majątek. I oni uważają, że to jest wszystko raz na zawsze im dane. Ja kiedyś pamiętam, jak oglądałem program o Brytyjczykach, gdzie młoda Brytyjka wprost powiedziała do osoby z trzeciego kraju: wy to macie, biedni jesteście, bo wy musicie pracować. My nie musimy pracować. Jak ktoś nie pracuje, nie chce pracować, to nie musi. Państwo go utrzyma. I to jest normalne przecież, że jak ktoś nie chce pracować, to nie musi. Otóż nie. Otóż nie, właśnie otóż nie. I teraz dlatego, ponieważ my uważamy, że pieniądze biorą się z nieba i tak dalej, jako znaczy oni, Europejczycy, to po prostu jesteśmy do zaorania. I to wprost powiedział Orban. Znaczy to wprost wynika z jego słów. Także bardzo, bardzo odważny człowiek. Jeszcze raz przypomnę. Przyczyną imigracji jest to, że Unia jest bogata i słaba. Czyli, że ma i że łatwo jej to zabrać. Jak nic nie zrobimy, to stracimy to wszystko. Czy mówiąc krótko, powiedział wprost, że tak naprawdę trwa wojna o przejęcie naszych zasobów, tylko że jest to wojna oparta na tuti, 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 jestem twoim przyjacielem i powoli, demograficznie wypieram cię, skąd się tylko da, jeszcze przy okazji poprawności politycznej, która nie pozwala powiedzieć, jak jest, nawet nie pozwala powiedzieć tego, co Orban. Przypominam, Orban nawet dostał kiedyś w ryj w Parlamencie Europejskim, nazwano go dyktatorem. Unia nie ma tożsamości, tamci się mają silnie rozwiniętą tożsamość i zabiorą nam to, co mamy. Pan Orban został człowiekiem roku na tym forum ekonomicznym w Krynicy. Tutaj za chwilkę będą dalsze rezultaty z pana Orbana. Tutaj przypomnę tylko, że został człowiekiem roku za 2016 roku. Śmiem powiedzieć, jako Krzyś, który tym razem już siedzi na niepodrapanym fotelu, bo sobie kupił za hajs z reklam za Censa, bardzo dziękuję. Co chciałem powiedzieć, że no moim zdaniem zasłużenie został tym człowiekiem roku 2016, ponieważ to był człowiek, który jako jedyny wprost z tych, którzy byli wtedy przywódcami europejskimi, się bardzo mocno i bardzo ostrze sprzeciwiał zalewowi tak zwanych imigrantów z Bliskiego Wschodu na Europę. Postarał się ich powstrzymać, starał się stawiać jakieś zapory, mury, tego typu rzeczy i znosił wyzwiska Angeli Merkel, znosił to, że był wyzywany od jakichś tam rasistów, ksenofobów, faszystów i jeszcze gorszych rzeczy, ale się nie dał i teraz się okazuje, że miał rację. Więc wielki szacunek dla pana, panie premierze. I tyle. I nie jest pan żadnym takim człowiekiem, jak na pana mówiono, tylko pan jest prawdziwym mężem stanu i pan chce robić dobrze
dla Europy, nawet wbrew temu, co Europa mówi, bo solidarność nie polega na tym, żeby komuś solidarnie pomóc w podrażnięciu sobie gardła, tylko solidarność polega na tym, że zabiera mu się ten nóż i daje mu się w ryło, żeby się ocknął i nie próbował się dalej zabić. Pani, zanim przejdziemy dalej do cytatów z pana Orbana, jeszcze chcę powiedzieć, że pani Szydło również pokazała, że ma jaja. Kurczę, powiem wam, że lubię premier Szydło. To jest taka kobiecina, która wygląda jak typowa matka Polka. Taka typowa po prostu, co to mogłaby w zasadzie codziennie do domu nosić jakieś siaty z zakupami, ale widać taką siłę typowej matki Polki. Widać, że to jest kobieta, która swoje wie, która się nie będzie rzucać, która nie będzie krzyczeć, ale jest mądra, zdecydowana i twarda. Podoba mi się to. Dużo bardziej wolę taką osobę niż poprzednią panią premier Kopacz, która się stylizowała na lady, próbowała biegać na tych wysokich obcasach, ale wyraźnie nie umiała i się z niej śmieli, że idzie jak chłop przez zaspy i była strasznie uległa względem Niemiec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki wielki szacun dla pani Szydło i pani Szydło przypomniała Unii Europejskiej, że Unia Europejska chce pomagać tylko muzułmanom. Padło po prostu wprost na muzułmanom i że chce przyjmować tylko imigrantów z Europy Wschodniej, a zupełnie zapomina o Ukraińcach. I to było bardzo, bardzo ważne, bo tam wprost zostało powiedziane, że ci ludzie, którzy z Bliskiego Wschodu napływają do Europy, to nie są żadni uchodźcy, to są imigranci. Dokładnie tak, taki sam status mają jak Ukraińcy. Tyle tylko, że ci Ukraińcy ciężko pracują, wzbogacają naszą gospodarkę. Okej, okay, lubimy ich, możemy się nie zgadzać z polityką Ukrainy, możemy mieć zaszłości historyczne. Niemniej jednak w tej chwili to jest po prostu deal. Ukraińcy chcą uciec przed wojną, nie mają się gdzieś podziać, chcą zarobić pieniądze, a my chcemy kupić odpowiednie usługi, których nie możemy kupić na rynku wewnętrznym, więc importujemy sobie siłę roboczą z Ukrainy. Im się opłaca, nam się opłaca. To jest to, co mówiłem na vlogu Gus Wąskim. Po prostu deale się robi, tak? No, to im się opłaca i nam się opłaca, nie ma się co obrażać. I pani Szydło wprost powiedziała, że Unia jest jakaś dziwna, że chce pomagać tylko tym muzułmanom, tylko tym z Bliskiego Wschodu, a tych Ukraińców w ogóle zapomina. Zapomina, że tam jest wojna, zapomina, że tam jest Putin. To jest o tyle dziwne, że w kontekście Czeczeńców, którzy już mają cechę bycia muzułmanami, to tak, jak Czeczeniec puka do bramy, mówi, o, Putin to jest bardzo zły człowiek, Putin to dyktator, wpuść nas do Europy, daj nam zasiłka. Tak, trzeba ich wpuścić, wy ksenofoby, nie chcecie Czeczeńców wpuścić, bo się boicie islamu, ksenofoby cholerne, tak? Natomiast jak Ukraińcy przychodzą i chcą pracować, to w tym momencie nagle się okazuje, że Putin to jest dobry facet, w ogóle nie ma co na tego Putina narzekać, co wy chcecie, niech ci Ukraińcy sami sobie siedzą, to, że wpuściliście tutaj tyle set tysięcy Ukraińców i pozwalacie im pracować, to wcale żadna wasza zasługa, w ogóle weź się spieprzajcie. No, to jest jawna schizofrenia. Ja w tym momencie się zastanawiam, czy na przykład urzędnicy unijni nie powinni przejść przymusowych badań psychiatrycznych, zanim zostaną postawieni przed jakimś trybunałem, który mógłby sprawdzić, czy czasem no, nie działają na szkodę tych, którzy ich wybrali. Albo którzy im płacą, przecież większość urzędników europejskich nie pochodzi z wyboru, tylko z jakichś takich dziwnych powołań, mianowań, nie wiadomo o co chodzi. Nie, w każdym razie nie z wyboru bezpośredniego. Świetny był również panel dyskusyjny między panem przewodniczącym Kaczyńskim, a panem premierem Orbanem. Tutaj wielkie szafoba dla obu panów. Mi się to strasznie podobało. W ogóle całe to forum było przepełnione taką jednością, taką siłą, takim poczuciem, że oto my, Grupa Wyszehradzka, dogadaliśmy się, może trochę dogadujemy z Ukraińcami i mamy szansę coś zmienić. Mamy szansę, że przyjdzie jakaś iskra odnowy, która pójdzie w stronę Europy i da im opamiętanie. To wprost też zostało powiedziane. Zaraz przejdziemy do tych cytatów, ale powiem wam tyle. Naprawdę nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało.
Ale naprawdę w tym momencie przypomniały mi się te przepowiednie, na przykład Baby Wangi, Nostradamusa oraz Ojca Pio, Ojca Klimuszko. Te wszystkie, które omawiałem wam w ramach spiskowych teorii. Ja może dam linka do tych przepowiedni dni w opisie, bo tam one wszystkie jedno miały, że Europa będzie miała straszne problemy, że te problemy będą związane z islamem, z zalewem islamu, które na czarnych łodziach, które naciągną, przypłyną, a jednocześnie tutaj z tego regionu, co jest Polska, wyjdzie iskra, która odnowi Europę. Moim zdaniem, jak widziałem tą siłę, to przekonanie, że powinniśmy być razem, bo my mamy tożsamość, bo my możemy coś zmienić, bo co prawda Węgrów jest 10 milionów, nas jest niecałe 40, ale razem to już jest nas 50, plus Słowacy, plus Czesi, no to czułem, że może rzeczywiście coś, zwłaszcza, że jest klimat, że we Francji się buntują, że w Niemczech się buntują. Jest dobrze, naprawdę jest super. Teraz cytaty, ach, i strasznie mi się podobało, jak pan Kaczyński z panem Orbanem kulturalnie wymieniali sobie komplementy. To jest bardzo ważne, bo to widać było, że są prawdziwi ludzie, którzy się szanują, a nie, że to było jakieś takie na zasadzie, to przyjadę tutaj z kraju zachodniego, pochłapię go po główce, powiem mu dobrze, a później oddaj mi za darmo 3 fabryki, albo pozwól nam sprywatyzować jakiś bank za psie pieniądze. Orban. Europie potrzebna jest kontrrewolucja kulturalna. Musimy ruszyć jak husarzy. Stosunki polsko-węgierskie mają większe znaczenie niż polityka. To jest to, co mówiłem. Jeśli komuś się ufa, mówi się, że możemy razem konie kraść. Węgrzy bardzo chętnie z Polakami pójdą konie kraść. I ja się nie dziwię, bo naprawdę wśród Polaków jest cholera. No strasznie bardzo lubimy tych Węgrów ostatnio. Pamiętam, jak moja żona nawet chciała na wakacje specjalnie zahaczyć trochę o Węgry, na zasadzie takie, no musimy wydać trochę pieniędzy na wakacjach, to wydajmy u naszych przyjaciół Węgrów. To jest prawdziwa przyjaźń. Dać zarobić, bić po prostu kumplom, tak? Moim zdaniem naprawdę świetna rzecz. Dalej, pan premier Orban podziękował za zaproszenie i zaszczyt wspólnej debaty z Jarosławem Kaczyńskim. Powiedział, że prasa międzynarodowa niezbyt przyjaźnie opowiada o nas. Właściwie można to uznać za uznanie. Czyli powiedział wprost, że tamci są źli, a jak źli ludzie ciebie opluwają, to powinieneś się cieszyć. Bo jak źli ludzie ciebie chwalą, to znaczy, że jesteś dupa, gnój i jeszcze inna łajza. Ale jak źli ludzie mówią, że jesteś łajza, to znaczy, że jesteś w porządku. To jest ważne słowo. Muszę to sobie zapamiętać. Kolejny cytat. Jest tutaj jakaś niegodziwość. Gdy piszą, że prezes Kaczyński z sympatią śledzi, a może naśladuje to, co ja robię na Węgrzech. Jest to niegodne i niesprawiedliwe, ponieważ właściwa kolejność jest taka, że prezes Kaczyński jest znacznie bardziej doświadczony. Gdy ja mogłem cokolwiek skserować na moim ksero, to on już dawno walczył w podziemiach. Dlatego przedstawianie tej relacji w ten sposób jest niesprawiedliwe. Mówienie, że Polacy naśladują Węgrów, jest niesprawiedliwe. To my od zawsze podglądaliśmy to, co robią Polacy, czy po prostu no bardzo, bardzo ładnie nas komplementował. Oczywiście pan Kaczyński w kulturalny sposób odpowiedział, dziękuję za miłe słowa, jestem dużo starszy, to fakt, ale jeśli chodzi o komplementy, uczymy się od siebie wzajemnie. Pan premier Orban pokazał nam, że można, proszę nie być takim skromnym, skromność jest ozdobą męża stanu, ale do pewnych granic. Pięknie. Dalej. Polska jest w perspektywie pustki średniego rozwoju, ale są w perspektywie pułapki średniego rozwoju, ale są możliwości przeciwdziałania. Te możliwości mają takie źródła. Inwencja polskich przedsiębiorców. Zgadzam się. Polacy mają, my mamy ducha przedsiębiorczości, tylko niestety ten duch jest dławiony. Jest dławiony przez urzędy, ze szczególnym uwzględnieniem skarbowego i ZUS-u. Jest dławiony przez nieuczciwą konkurencję zachodnich firm oraz nieuczciwą konkurencję, która
jest po prostu wynikiem polityki wewnętrznej, bo to nie jest sprawiedliwe, że jakiś wielkopowierzchniowy sklep załatwia sobie te specjalne warunki, dzięki którym na przykład nie musi płacić podatków, a mały sklep płaci podatki, że jakaś wielka fabryka, która się u nas buduje, korzysta z preferencji, nie płaci podatków, jeszcze może ma nawet jakieś dopłaty do ZUS-u, a jakiś mały cieśla jest gnojony i kontrolę. I powiem wam, że tutaj naprawdę zaczyna się coś robić, więc mam nadzieję. Mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni. Mam nadzieję, że właśnie będzie to, że Urząd Skarbowy będzie cisnął po prostu przestępców, a nie małych przedsiębiorców, a do tej pory cisnął małych przedsiębiorców, bo się ich nie bał, a dużych firm się po prostu bał, bo wiedział, że to są ważni i drodzy po prostu doradcy podatkowi, którzy w razie czego ich po prostu zgniotą i zniszczą, więc dużych się bał, a znęcał się nad małymi. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione. W Polsce był skok w latach 80., on się załamał. Drugiego skoku nie ma i trzeba go stworzyć. Tu rolę musi odegrać państwo. Wystarczy, że nie będzie przeszkadzało. Wystarczy, że pan Kaczyński ponaprawia to, co spieprzyły poprzednie rządy. Niestety również ten rząd poprzedni PiS-u. Państwo, także w zakresie repolonizacji. Proporcjonalność w zakresie finansów jest niezbędna. Państwo dysponuje pulą przedsiębiorstw, które mogą sięgać po gospodarkę innowacyjną. To powinno pozwolić nam uniknąć tej pułapki, co znaczy uzyskanie średniej unijnej, potem średniej starej Unii, a potem wyżej. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj o tej repolonizacji banków to jest troszeczkę fakt, bo niestety te banki potrafią gorzej traktować polskich przedsiębiorców niż zagranicznych. Dalej. O Brexicie jeszcze mówili. Od 11 lat jeżdżą do Brukseli, to mówi pan Orban. Elita europejska, decydenci polityczni, liderzy mediów wmówili sobie, że właściwym kierunkiem rozwoju ludzkości jest to, aby zlikwidować nasze tożsamości. Że to nie jest nowoczesne być Polakiem, Czechem, Węgrem, nie jest nowoczesne być chrześcijaninem. W miejsce tego pojawiła się nowa tożsamość europejska. Przyspieszono to, a Brexit mówi o czym? Brytyjczycy powiedzieli nie. Chcieli pozostać Brytyjczykami. Jeśli możliwość kontrrewolucji, jest możliwość kontrrewolucji kulturalnej, nie ma czegoś takiego jak tożsamość europejska, są Polacy i Węgrzy. To jest to, o czym mówiłem. Bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście tożsamość jest potrzebna. Słuchajcie, to, że ktoś się czuje Polakiem, to, że ktoś się czuje Węglem, Francuzem i Niemcem, nie ma w tym nic złego, byleby tylko nie uważał, że jak się czuje Niemcem, to należy zarżnąć Polaka, że tak przypomnę. W końcu mamy, niedawno był 1 września, wiadomo czego to jest rocznica. Tak samo jak to, że czuję się na przykład Kowalskim, nie wiem, Dobrut, nie wiem, tam jakiś Wąski, Ceperek, Koperek, Teperek, wszystko jedno, to wcale nie znaczy, że masz pogardzać Kowalskim, Iksińskim i Malinowskim, prawda? Można być dumnym z tego, ze swojego nazwiska i jednocześnie odnosić się z szacunkiem, przyjaźnią i nawet takim wręcz braterstwem do innych nazwisk. Proste, tak? Tak do rodów. Lecimy dalej. Teraz, gdy Europa ma szansę spojrzeć w oczy swoim błędom, możemy to zrobić. Kryzys umacnia naszą argumentację. Te wszystkie zjawiska Europy pokazują, że będzie można rozwijać kontrrewolucję kulturalną. My z Europy Środkowej możemy wystartować z odrodzeniem. Jest tylko jeden problem. Węgry ma 10 milionów. Polska to kraj 40 milionów. To już coś. Cała Grupa Wyszehradzka to 65 milionów, ciągle mniej niż Niemcy, niestety, tutaj dopowiedziałem. To jest siła. Możemy zacząć z powrotem odwracać tą kulturę europejską. Są tacy szczęśliwi przywódcy, którzy nie są premierami i mogą patrzeć w dal. W Brexicie upatruje ogromną szansę. To oczywiście był taki przytyk w stronę Kaczyńskiego. Słuchajcie, naprawdę mi się podoba. Naprawdę ważne jest to, że zbieramy w siłę, tak? Że nawet jak do tej Grupy Wyszehradzkiej dołączamy sobie Ukrainę, która oczywiście nie jest w Unii Europejskiej, ale ma siłę roboczą, ma tereny, fajnie jest się zaprzyjaźnić. Może uda się tutaj przyłączyć jeszcze kogoś. Ważne, że jesteśmy razem, ważne, że mówimy jednym głosem, ważne, że Platforma Obywatelska już tego nie rozwala, no bo przypominamy, że pod zarządem Platformy Obywatelskiej to myśmy się wyłamali z tej Grupy Wyszehradzkiej w sprawie imigrantów. I jest ważne,
że tam na zachodzie zaczynają się łamać. Więc wiecie, jak się łamią, jak się przyznają do błędów, jak się odwracają, to można pójść tym taranem. Naprawdę jest szansa. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszam do oglądania pozostałych moich vlogów. Jeśli film Ci się spodobał, jeśli uważasz, że powinien dotrzeć do jak największej liczby ludzi, proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz i zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów. Najlepiej od początku do końca, gdyż każdy vlog obejrzany od początku do końca bardzo mocno zwiększa pozycjonowanie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa.